To zacznę od tego, dlaczego się nazywa comber. Bo jak opowiadywały, jak ja pamiętam, stare babki, to na ostatni dzień przed popielcem to nazywały się poniedziałek, była niedziela zapustna ostatnia, potem był poniedziałek i wtorek, to się nazywały szalone dni, bo wtedy można sobie było używać, tańcować, śpiewać, a w środę popielcową już ksiądz posypał głowę popiołem, to już była pokuta. I we wtorek, przed środą popielcową, to był taki zwyczaj, że się schodziły te starsze ludzie i robiły sobie taką kolację pożegnalną tego, tej wesołości. I teraz poproszę najmłodszą Żonkosię. Najmłodsza wyżadka, która jest? Ja! Oczywiście z naszym combrem, co by mu się dobrze działo w nocy stało, gdzie wisiało, tak? I bawimy się pięknie razem, oczywiście wielkie koło robimy, słuchajcie, bawmy się, ale tu się nie siedzi, tu się tańczy, tańczy się, proszę panie, tańczymy, tańczymy, tańczymy. Zapraszamy, zapraszamy. Przetańczyć to. Mieszanymi uczuciami tutaj przyszłam, bo sobie myślę, Boże drogi, co to za impreza, gdzie 200 kobiet siedzi w jednym miejscu, śpiewa, bawi się, na pewno to się nie może udać, to jest niemożliwe. No jak to zebrały się same kobiety, hulają, co one tam robią jeszcze? To jest niemożliwe, tak? Jak sama kobieta potrafi się bawić, a no niestety, no jakby nie patrzą, czujemy się w tym momencie wyzwolone, nie? One jakby topią smutek przez ten cały rok i potem przychodzą tu, wyżywają się i potem są w stanie strawić tego chłopa już przez ten następne 30 lat. Nie, przez następny rok. Aż przyjdą znowu na combę. No.